poproszę naszych szanownych uczestników, uczestniczki o sygnał w komentarzach. Więc jeżeli jesteście z nami, to dajcie znać, czy nas widać, czy nas słychać. Super, jest sygnał. Dostaliśmy sygnał, że jesteśmy na żywo. Bardzo się cieszę. O, dużo osób potwierdza. Super. Więc już oficjalnie, jako że jesteśmy na żywo, dzień dobry, cześć. Witajcie na kolejnym webinarze z cyklu Commerce Space. Bardzo miło mi Was, chciałabym powiedzieć, że widzieć, zwracam się do naszych uczestników, uczestniczek, natomiast nie widzę Was, ale czuję Waszą obecność. Bardzo się cieszę, że jesteście z nami w przededniu wakacji takich kalendarzowych i pierwszego dnia lata. Witam Was na kolejnym webinarze z Commerce Space. Jeżeli jesteście z nami pierwszy raz, to krótki wstęp, czym jest Commerce Space. Commerce Space to są webinary, w których rozmawiamy o e-commerce i to jest taka najkrótsza definicja, ale chyba najbardziej trafna, bo rozmawiamy o e-commerce w wielu aspektach, zarówno o sektorze B2C, o sektorze B2B. Rozmawiamy o tym, jaka przyszłość czeka e-commerce, jakie są wyzwania, płatności, tak naprawdę ten wachlarz tematów, które my poruszamy, jest bardzo, bardzo szeroki, więc nawet nie starczyłoby mi czasu, żeby wymienić, o czym rozmawialiśmy. Jeżeli jesteście zainteresowani, to oczywiście śledźcie nasze webinary, zobaczcie też na YouTubie, jakie treści tam promujemy, więc zachęcam do zaglądnięcia. Ja się może przedstawię, nazywam się Katarzyna Gądek, jestem marketing menadżerką w firmie Strix, a firma Strix to agencja e-commerce. My wdrażamy projekty e-commerce dla ambitnych klientów, duże, ciekawe projekty, często pełne wyzwań. O tych wyzwaniach trochę sobie porozmawiamy, o tych klientach też sobie trochę dzisiaj porozmawiamy. Ale zanim przejdziemy do naszego dzisiejszego tematu i przedstawienia naszych gości, naszych i waszych gości, to kilka informacji technicznych. Pierwsza informacja jest taka, że w tym okienku czatu, który tu macie, jest taki dymek z pytajnikiem, więc jeżeli macie jakieś pytania do Ani, to zachęcam bardzo gorąco, żebyście zadawali te pytania i oznaczali je dymkiem. Ja je będę na koniec webinaru wyczytywać. I a propos pytań, bardzo, bardzo, bardzo gorąco zachęcam do zadawania pytań. To jest ten czas, to miejsce, w którym Ania jest z nami na żywo, Łukasz oczywiście też, gdybyście mieli do Łukasza jakieś pytanie. Zadawajcie te pytania, korzystajcie z tej obecności. My po to te webinary robimy, żeby mieć z Wami kontakt i żeby ten taki aspekt interakcyjny był, więc korzystajcie z tego czatu, też rozmawiajcie między sobą. Doświadczenia też poprzednich webinarów pokazują, że często rozmawiacie między sobą w komentarzach i to jest też bardzo... Ktoś tu podniósł rękę i tu jestem... zaciekawiona, co to znaczy, bo szczerze mówiąc nie wiem, ale to zaraz do tego dojdę, może co znaczy podniesienie ręki tu wśród uczestników. To zaraz zobaczę. Więc zachęcam do zadawania pytań, a może jeżeli Maria S. podniosłaś rękę, to może napiszesz na czacie, o co chodzi z tym podniesieniem ręki, bo szczerze mówiąc pierwszy raz widzę ten status. A jeżeli to przez pomyłkę, no to nie szkodzi. I to była pierwsza informacja techniczna, że jest ten czat z pytajnikiem, możecie zadawać pytania. Druga informacja jest taka, że każdy webinar nagrywamy. Dla tych z Was, którzy nie mogą być z nami do końca na przykład, to będzie nagranie. Ja wszystkim uczestnikom i uczestniczkom zapisanym na webinar takie nagrania wysyłam. Czy powiedziałam wszystko z tych takich rzeczy technicznych? Chyba tak. Więc pozostaje mi tylko jakby przedstawić dzisiejszy temat, tak pokrótce, bo oddam tutaj pole do popisu i głos Łukaszowi za moment. Natomiast porozmawiamy sobie dzisiaj o roli delivery managera w agencji e-commerce, o tym, jak ta rola wpływa też na relacje z klientem, jak to wygląda od środka, będzie trochę o prowadzeniu dużych projektów, właśnie o tych wyzwaniach, o których trochę wspominałam. Jestem przekonana, że to będzie fascynująca rozmowa, bo też naszą dzisiejszą rozmówczynią jest Ania Stachura, delivery managerka w Strix. Rozmowę poprowadzi jak zawsze Łukasz Woźnica. Jestem przekonana, że rozmowa będzie świetna. I chyba tyle z mojej strony. Ja teraz sobie wyłączę kamerkę, wyłączę sobie mikrofon, będę w tle czuwała i wrócę na sesję Q&A. A tymczasem Ania, Łukasz, powodzenia i naszym szanownym uczestnikom, uczestniczkom udanego tej seansu, powiedzmy, tego webinaru. Do zobaczenia za moment. Już poszła. A się nagadać musi. Dzień dobry, cześć. Cześć Ania, tak, dokładnie. Teraz nasza kolej. Będziemy zawsze, wiesz, jak się wyłączy, to jest tak łatwo, bo wtedy nie może odpowiedzieć na końcu. Czekamy na ten moment. Ania, dzień dobry.
ponownie wszystkich dzień dobry wszystkim jeszcze raz ode mnie. Widzę, że z częścią osób się co miesiąc widzimy, więc już trochę po koleżeńsku. Ania, pogadamy o tobie, o twojej pracy trochę dzisiaj. To dobrze. To bardziej ja o tobie czy o twojej pracy? Mogę mówić i o tym, ale wolałabym o pracy. Dobra, ale wiesz, jest trochę osób patrząc przez uczestników, którzy cię nie znają. Powiedz nam coś, skąd ty się wzięłaś? Powiedz nam coś o sobie. Jak ci powiedziałem, że zadam to pytanie, jaką miałaś ocenę z biologii w piątej klasie podstawówki, pamiętasz? Dokładnie, miałam piątkę z biologii i z chemii. Dokładnie tak. Ja się też chciałabym przywitać. Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję za udział w tym webinarze. Jeżeli chodzi o mnie, to tak jak zapowiedziała też Kasia, Anna Stachura, Delivery Manager w Strixie. Skąd się wzięłam, to może też powiem trochę o tym, jak się znalazłam też na tym stanowisku w kontekście też samej tej roli i tego, jak Strix trochę umożliwił mi też tą ścieżkę kariery, bo to było trochę takie wspinanie się po szczebelkach. Generalnie zaczynałam jako członek zespołu z stanowiska testera manualnego. Bardzo sobie cenię to doświadczenie, ponieważ mam tą perspektywę pracy projektowej, mam tą perspektywę pracy zespołu, różnych wyzwań, problemów, które się pojawiają, ale jednocześnie też sukcesów. Bardzo szybko zostały zauważone gdzieś moje takie, jak to mi nie jedna osoba już powiedziała, wrodzone kompetencje menedżerskie i została mi zaproponowana rola project managera, którą przyjęłam o tak, nie zastanawiałam się ani chwili. Dokładnie. No i później potoczyło się to trochę też na poziomie gdzieś i mojej pracy, zaangażowania, ale też tego, że była potrzebna rola wsparcia działu PM-owego, zastępstwo za heada PM-ów i później też na bazie struktur, które się wykształciły w Strixie, objęłam stanowisko delivery managera. Pewnie chcesz mi zadać pytanie, to co w tym momencie robisz, to sobie pozwolę... Jeszcze nie. Jeszcze nie, poczekaj, nie tak powoli, poczekaj. Bo ja mam jeszcze inne pytanie jeszcze, takie dodatkowe. Z biologii zdawałam maturę. I z chemii też. Ja nie powiem, jaką miałem ocenę. Na pewno niezbyt dobrą. Powiedz mi inną rzecz. Tak jeszcze patrząc na twoją historię, no bo nie jesteś od tych 3 lat, jak pracujesz, patrząc na twój wiek, tylko trochę miałaś innych, że tak powiem w cudzysłowie, przygód, ale doświadczeń w innych branżach. Jak to pomogło ci oczywiście w ścieżce kariery to jest jedno, ale teraz w tej pracy te poprzednie doświadczenia z innych branż. Okej, to generalnie moja ścieżka kariery rozpoczęła się bardzo mocno od bankowości. Zaczęłam pracę jeszcze na studiach i trwała ona kilka ładnych lat. Jeżeli chodzi o doświadczenia stamtąd, to była ten pakiet doświadczeń, gdzie mogłabym powiedzieć, w momencie, kiedy przychodzisz do jakiejś firmy i mówisz, ja chcę tu pracować, to tak miałam na przykład ze Strixem w porównaniu gdzieś tam z wcześniejszymi doświadczeniami, podejściem, bo to jest kwestia też samego zarządzania, podejścia do ludzi, no ale też nauczenia się bardzo, bardzo wielu rzeczy. Ja akurat myślę, że to nie na ten webinar, ale mam bardzo też takie złe doświadczenie, które myślę, że bardzo mocno mnie ukształtowały i nauczyły takiego mocnego stąpania po ziemi. Jednocześnie trochę otworzyły mi też taką drogę do mocnych negocjacji, do współpracy. To była też mocna współpraca z klientami, w związku z tym wydaje mi się, że przychodzi mi to dlatego teraz z taką powiedzmy łatwością i naturalnością. To był rok też pracy w korporacji, w związku z tym od środka poznałam też, jakimi prawami rządzi się praca też w takich naprawdę dużych korporacjach. No i później trafiłam do Strixa. Do Strixa to był taki moment w moim życiu, w którym postawiłam trochę wszystko na jedną kartę, czyli z pracy na etacie, na czas nieokreślony, ze wszystkimi benefitami możliwymi i tak dalej. Zdecydowałam się na przyjście trochę na zasadzie takiego stażu, wejścia do tego e-commerce'u, do świata IT, chociaż studia, które kończyłam, to były studia mocno techniczne. Natomiast pamiętam, jak miałam zajęcia z programowania, powiedziałam, nigdy w życiu nie będę. Więc tak to się wszystko poukładało, ale myślę, że każde doświadczenie, każda praca gdzieś nas czegoś uczy i daje nam jakiś bagaż doświadczeń. Ja jestem jeszcze z tych osób, która uczy się nie tylko na swoich doświadczeniach i na swoich gdzieś tam błędach, sukcesach, ale też bardzo mocno czerpię i przyglądam się temu, co się dzieje dookoła. W związku z tym też będąc na stanowisku project managera, czerpałam z tych doświadczeń nie
nie tylko, które ja miałam w zespołach i w swoich projektach, ale też bardzo mocno przysłuchiwałam się i obserwowałam też pozostałych project managerów, w jaki sposób pracują, w jaki sposób sobie radzą z różnymi sytuacjami, case'ami, więc mieliśmy też takie spotkania PM-owe, na którym się takimi rzeczami dzieliliśmy, więc jestem też z tych osób, która mówi się, że się najlepiej uczy na swoich błędach i to jest prawda, ale ja jeszcze mam tą drugą część, że bardzo mocno obserwuję też to wszystko, co się dzieje dookoła i staram się też na tej podstawie wyciągać wnioski. Okej, to powiedz mi, bo wymieniłaś, byłaś PM-em tak zwanym, skrótowo project managerem, przyszłaś z innej branży, to na twoją doświadczenie, to co teraz robisz, czym się różni ta twoja rola od roli PM-a? Kto, nie wiem, częściej kontaktuje się z klientem? Gdzie się dzieli ta rola pod tytułem tu jest PM, ale tu już się zaczyna delivery manager? To jakby w którym to jest momencie, tak, żebyśmy rozjaśnili, jak twoja rola się zmieniła, tak? Jak w innym miejscu korzystasz ze swoich doświadczeń. Okej, dobra, na początku tak w skrócie, jeżeli chodzi o tą rolę delivery managera, bo ona może być też różnie nazywana w różny sposób, mieć różny zakres obowiązków też w innych firmach, więc u nas rola delivery managera jest bardzo zróżnicowana. Ja sobie ją zawsze dzielę na takie trzy obszary. Obszar związany z klientem, obszar związany z zespołem i tutaj jeżeli chodzi o zespół, to w stricte delivery manager jest line managerem całego zespołu projektowego, nie tylko project managerów. I ten trzeci obszar to jest taki obszar bardzo mocno kontrolingowy, ale to też jest bardzo bliska współpraca z levelem C, zarządem firmy. Uczestnictwo w różnego rodzaju spotkaniach, właśnie kontrolingach, celach strategicznych, biznesowych. Więc generalnie w tych trzech obszarach porusza się delivery manager. Ja ostatnio udzielam nawet wywiadu, więc tam trochę szerzej też o tym opowiadam, zachęcam serdecznie do zapoznania się. Natomiast generalnie, jeżeli chodzi o takie zróżnicowanie, to byłoby mi łatwiej powiedzieć, gdybyś mnie teraz zapytał, no dobra, jak byłaś testerem, to kiedy ty wchodziłaś, a kiedy kończyła się na przykład rola dewelopera? No on robił swoją pracę, code review, deploy na środowisko testowe i wchodziłam ja. W przypadku mojej roli i roli project managera, to generalnie ja wychodzę z takiego założenia, że project manager jest odpowiedzialny za projekt. W tym momencie na poziomie Strixa najniższy poziom seniority project managera, jaki mamy, to jest regular. W związku z tym jest to już samodzielna osoba, która poradzi sobie z większością gdzieś tam wyzwań, które się dzieją na poziomie projektu. Ale ja wychodzę z takiego założenia, że to project manager jest odpowiedzialny za projekt, za relacje z klientem, harmonogram, zespół i tak dalej. Natomiast ja co dzień z każdym z project managerów, który prowadzi zespół, który jest powiedzmy przy mnie, mam spotkania operacyjne, na których omawiamy sobie wysokopoziomowo to, co się dzieje na poziomie projektu. Oczywiście nie schodzimy na jakieś pojedyncze taski, bardziej wysokopoziomowo, na przykład, nie wiem, na etapie robienia upgrade'u, klient do nas wrócił, bo chce wdrożyć jakiś nowy program lojalnościowy, musimy popracować nad optymalizacją i tak dalej, i tak dalej. Czy to są takie wysokopoziomowe? Przechodzimy sobie też przez kwestie zespołowe, pilowalności. Mamy też tak, że każdy miesiąc podsumowujemy takim kontrolingiem, więc robimy sobie takie czeki na tym poziomie. Ale to jest też czas, w którym każdy PM może do mnie przyjść i powiedzieć do mnie: Ania, potrzebuję twojego wsparcia w takim i w takim temacie, albo pojawiły się takie i takie ryzyka projektowe. Ja sobie bardzo cenię to, jak przychodzi do mnie project manager z tym, że pojawiły się jakieś ryzyka projektowe, bo to jest jakby niesienie takiej, czasem niektórzy to utożsamiają z niesieniem złej nowiny, zwłaszcza do klienta, a moim zdaniem jest to bardzo cenne, że ktoś na pewnych etapach już wyłapuje ryzyka, które się mogą pojawić w projekcie i w jakiś sposób przedstawia też propozycje ich mitygacji. Więc ja pracuję z PM-ami w ten sposób, że jestem zawsze dla nich dostępna, jestem zawsze tym kołem ratunkowym. Jeżeli potrzebują wsparcia, jeżeli potrzebują mnie na spotkaniu, jeżeli potrzebują, przychodzą do mnie na zasadzie takiej, że no Ania, do tej pory w projektach, w których pracowałem, nie miałem takiej sytuacji. Jak możesz mi doradzić rozwiązanie? Albo mam taki pomysł na rozwiązanie, czy uważasz, że ono będzie ok? Są to też sytuacje, w których na przykład project manager jasno mi komunikuje, że na przykład nigdy nie prowadził, nie wiem, pewnego rodzaju spotkania, negocjacji i prosi mnie o to, żebym takie spotkanie poprowadziła ja. Tutaj też mocno podchodzę do tego tematu, na ile też mogę kogoś w cudzysłowie trochę wrzucić na głęboką wodę, bo to też chodzi o to, żeby tych ludzi rozwijać i żeby dawać im szansę też odnalezienia się w różnych takich, powiedzmy, komfortowych sytuacjach, ale ja na tych spotkaniach też jestem, bo bardzo często na takich spotkaniach padają też takie pytania, na które ja mogę ad hoc odpowiedzieć, znając i mając trochę więcej informacji, bazując na większej ilości też danych ogólnostriksowych. W związku z tym, miała to jakoś... Tylko teraz muszę ci wejść słowo, tak? Dobrze. Bo poruszyłaś i zaczynasz wchodzić bardzo głęboko, fajnie. To jest... Ja
mogę słuchać długo. A ja mogę długo mówić. Tak, tylko powiedz mi jedną rzecz, bo poruszyłaś taką kwestię i rozdzielmy to, tak? Mhm. Klient, zespół. Okay? Rozdzielmy trochę tak, żeby nie, trochę powiedzieć z dwóch stron. Jak z jednej strony pracujesz z klientem i przykładowo takie ciśnie mi się może niepoprawne pytanie, nieparlamentarne albo nie wiem, trochę kontrowersyjne pytanie na usta. Kto jest ważniejszy, klient czy zespół? Bardzo wybierz, dobrze. A później porozmawiamy sobie dalej w tym kontekście, bo wiesz, z mojego punktu widzenia osoby tak zwanego biznesu, ja mogę łatwo odpowiedzieć, ale powiedz mi, jak to wygląda ze strony delivery menadżera, jak to wygląda z twojej perspektywy, jak są różne sytuacje. Tak, wspierasz PM-ów, ja widzę, jak pracujemy, bo akurat mamy przyjemność pracować zaraz obok siebie, w sensie fizycznie nawet, ale z drugiej strony, jak to wygląda z twojej perspektywy? Ten PM, zespół i całe okay. Nas? Czy chodzi mi kolega XYZ, pan Kowalski z firmy X i kto tutaj jest ważniejszy? Mm-hmm. To gdybym miała przeczytać ci w myślach, to byś powiedział, no wiadomo, z perspektywy sprzedaży mnie klient nasz pan, okay. Klient nam płaci, w związku z tym klient powinien mieć ostatnie zdanie, to klient, to tak się bardzo często też mówi, klient utrzymuje w końcu firmę, to klient do nas przychodzi z tym, że chce z nami robić projekt, zostawia tak. jakąś pulę pieniędzy. Natomiast ja mam trochę inne podejście i u mnie jest to tak, że ja się zgadzam dokładnie z tym wszystkim, co przed chwilą powiedziałam w kontekście klienta. Powinniśmy dbać o tego klienta, o dobrą komunikację z nim i zgadzam się też z tym, że to właśnie klienci do nas przychodzą, bo na przykład usłyszeli pozytywny feedback, bo robimy dobre rzeczy jakościowo, podchodzimy też do realizacji projektów, ale podchodzimy do realizacji projektów ludźmi, którzy pracują u nas, czyli ludźmi, którzy pracują w naszych zespołach. I uważam, że gdybyśmy to odróżnili na zasadzie takiej, że klient jest najważniejszy, numer jeden, długo nic, później jest zespół, to myślę, że nie bylibyśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy teraz. Ja z perspektywy bycia project managerem bardzo i teraz też, jeżeli tylko mam taką możliwość, bardzo dbam o tą relację z ludźmi, którzy dla nas pracują, bo to wygląda trochę tak, że jeżeli ci ludzie będą czuć się dowartościowani, będą czuć, że firma docenia ich pracę, to automatycznie to się przekłada na ich zaangażowanie, na ich jakość pracy, na to, że chcą robić te dobre rzeczy z nami, chcą robić te dobre rzeczy dla klienta i trochę to tak wygląda, że jak ty zadbasz o ludzi, to ci ludzie zadbają o klienta, to ci ludzie zadbają o to, że później ty, tak jak na przykład gdzieś tam ostatnio rozmawialiśmy, będąc na jakiejś konferencji, słyszysz, kurczę, no została tu czy tu zrobiona dobra robota i za tym zawsze stoją ludzie, za każdym projektem. Nie mogę potwierdzić. Byłoby zbyt miło, nie? No dokładnie, ale wiesz, to nie jest też tak, bo pewnie za chwilę mi zadasz też to pytanie, że wiesz, wszystkie projekty idą nam gładko, nie mamy problemów i tak dalej. To oczywiście. Nie tak, ale odpowiadając na to pytanie, ja stawiam znak równości i chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Jeżeli chodzi o zespół, to niezależnie od stanowiska, jakie pełni dana osoba i niezależnie od poziomu seniority, każdej osobie należy się takie same podejście, taki sam szacunek. Ja traktuję ludzi w taki sposób, tego samego też wymagam od nich i dokładnie z przypadku klienta. Nasz webinar ma tak tytuł związany z prowadzeniem projektów za miliony i tak dalej. Oczywiście, żeby prowadzić te projekty za miliony, musisz wcześniej tak. trochę... W szczególności ty. Tak, musisz trochę wcześniej obracać się też przy małych projektach, nabrać tego doświadczenia. Bardzo często małe projekty uczą ogromu zarządzania takiego, wiesz, budżetowego i tak dalej, bo też sporo się wiąże to z potwierdzaniem różnych rzeczy, komunikacją bardzo mocną i tak dalej. Ale żeby robić te projekty za miliony, też trzeba przejść pewną drogę. I tak samo w przypadku klientów, jakby nigdy nie miałam czegoś takiego, że przychodzi do nas klient, nie wiem, żeby zrealizować projekt za 5 milionów, za 3, za 2, za 200 tysięcy, za 100 tysięcy, 500 i tak dalej, już nie będę wymieniać. I w związku z tym, że ten w perspektywie czasu zostawi tyle, a ten tyle, to nie wiem, rozkładam sobie swój czas, no bo też mam ograniczony na tego, który ma, nie wiem, droższe wdrożenie, tańsze czy coś. Nie mam w ogóle czegoś takiego. Dla mnie każdy klient jest klientem, który do nas przyszedł, bo nam zaufał i każdemu klientowi należy się takie same zaangażowanie, taki sam poziom naszego wypracowanych rozwiązań, jakości i tak dalej. I tutaj nie mam żadnej różnicy, ale powiem ci jeszcze jedną rzecz, zanim zadasz pytanie. Natomiast ostatnio natrafiłam na taką fajną, ciekawą grafikę. Przy okazji nie pamiętam, czy jakiegoś webinaru, czy gdzieś mi na LinkedInie się pojawiła.
jak wszyscy pewnie, czy ta większość firm pracuje na KPI-ach, tak? Czyli na takich kluczowych wskaźnikach efektywności, to to było to skreślone i było nas zaznaczone keep people interested, keep people informed, involved, inspired i tak dalej. I to była taka fajna grafika, która pokazuje, jak bardzo warto się też na tym skupić, nad tym się zastanowić, w jaki sposób zrobić tak, żeby ci ludzie za tobą szli i chcieli robić te jakościowe rzeczy. Wiesz, w końcu po jednej i po drugiej stronie na końcu jest jakaś Ania, jakiś Łukasz, jakiś Kazek, Krzysiek, Basia, Zosia czy Katarzyna, która nas podsłuchuje teraz, nie? Trochę na tej zasadzie, więc oczywiście ja się z tą w zupełności zgodzę, tym bardziej z perspektywy mojej roli w całym biznesie, w CMIT, no to jest to, tym bardziej ten człowiek jest tutaj niezależnie od tego, czy to jest ktoś od nas z zespołu, których byśmy wymienili z imienia kogokolwiek, czy klient, którego bym wymienił z imienia jakkolwiek, no to, to rzeczywiście tak, no ale jak powiedziałeś, nasza rola trochę się różni, ty jesteś tutaj, musisz być, powiedziałbym, z mojego punktu widzenia trochę bardziej kwadratowa przy projekcie, tak? Ja mogę pływać, ty już przychodzisz, mówisz, robimy, nie? Jedziemy i te projekty duże, małe. Mi się takie pytanie jeszcze nasuwa w tym kontekście, jakby trochę wiedząc, wiadomo, że wiem, jakimi projektami i z jakim zespołem zarządzasz. Jak wspierasz klienta, zespół, tak? Jakby całość potraktując w takim urzeczywistnieniu, określeniu jego potrzeb. No bo czasem jest tak, że na początku projektu mamy jakąś wizję, ona w trakcie czasem się zmienia, ewoluuje. O, to jest dobre słowo, dziękuję. Ewoluuje, coś się pojawia nowego. Oczywiście no, musimy wziąć pod uwagę jakiś tam horyzont czasowy, tak? Jeden projekt trwa 3 miesiące, drugi 9. Rzeczywistość nasza ogólnie makroekonomiczna się zmienia, już nie mówiąc o mikroekonomii, czy też ekonomii samej firmy. Jak wspierasz w tym procesie, patrząc od dołu, tak? No bo rzeczywiście PM pracuje z klientem bliżej, częściej, więcej jakby w stałym kontakcie, no ty jesteś delivery managerem, zarządzasz PM-ami, wchodzisz w projekt, no i pojawia się jakaś kwestia priorytetyzacji, nie powiedziałem tego dlaczego poprawnie, ale określenia priorytetów w tym zmieniającym się projekcie, ewoluującym projekcie. Jak wspierasz tutaj PM-ów, klienta, tak? No bo tu już myślę, że to jest tak naprawdę obie te endpointy, które powstają wtedy. Nie? Jak ty sobie to z tym radzisz? To też mocno zależy od tego, czy projekt jest wdrożeniowy, czy utrzymaniowy. Też patrzę na to przez pryzmat tego, że podchodząc do projektu, my nigdy nie podchodzimy do projektu, że klient gdzieś tam, wiesz, przychodzi, daje nam na przykład... Nie, ale wiem, weźmy ten etap już najpierw wdrożenia, później jakby płynnie przechodząc, jak to też zawsze wygląda, tak? Najpierw musimy coś wdrożyć, żeby coś utrzymywać, tak? Ciężko nam utrzymywać stan zero. Dokładnie, to myślę, że o tym etapie, powiedzmy, przedwdrożeniowym, to też będziesz mnie uzupełniał i będziesz mógł o tym powiedzieć, bo w sumie, jeżeli chodzi o delivery managera, to u nas jest tak, że delivery manager może uczestniczyć w tym procesie, jeżeli też dysponuje czasem i powinien być zaangażowany, ale nie musi. Tam mamy też osoby, które przeprowadzają analizę i ta analiza też jest do wyboru dla klienta, czy to ma być bardzo poszerzona, czy będziemy też pracować na poziomie takiej analizy, która będzie kroczyła razem z projektem i tak dalej, ale to jest przede wszystkim też określenie potrzeb, nie tylko potrzeb takich biznesowych, ale później schodzenie już niskopoziomowo na też techniczne aspekty. Dla nas bardzo ważne na etapie przyjęcia projektu, ale nawet później, kiedy klient do nas przychodzi i na przykład mówi, widziałem tu i tu taką super rzecz, chcemy to. Więc to jest bardzo często taki przesadny optymizm na zasadzie, dobra, tam widziałem, to działa, to ja też to chcę. I tutaj mocno trzeba wejść w tą potrzebę klienta, czy ona wynika z tego, że to tam fajnie działa, ale czy to ma jakiekolwiek odniesienie do mojego projektu, do mojego biznesu, czy to cokolwiek przyniesie, czy inwestycja w realizację tego dodatkowego feature'a, który się pojawi za chwilę na stronie, przyniesie nam to, czemu e-commerce służy, tak? Czyli przyniesie nam wartość. Czy to jest tylko na zasadzie takiej, że powiedzmy, nie wiem, bezpośrednia czy dalsza konkurencja coś ma, to czy to się sprawdzi? Więc to jest na pewno też mocne zbadanie potrzeb klienta i tutaj jestem albo ja, albo project manager, jeżeli jest w stanie samodzielnie to pociągnąć. Od project managerów też wymagamy tego, żeby znali tą konkurencję klienta, czyli żeby też się orientowali w tych bezpośrednich konkurencjach, w tym
na czym stoi dana branża, bo też rozwiązania, które sprawdzają się w jednej branży, niekoniecznie się będą sprawdzały w drugiej branży i to też jest umiejętność pokazania klientowi i takiej asertywności, że hej, drogi kliencie, nie wiem, ta galeria wygląda tu super, ale tam są wielogabarytowe przedmioty. U ciebie, jak sprzedajesz, nie wiem, biżuterię, to kompletnie nie będzie miało zastosowania. Tutaj podam jakiś taki przykład totalnie, ale to ma znaczenie. My też stosujemy skalę priorytetyzacji Moskoła, czyli też to też nie jest tak, że wiadomo, że klienci przychodzą z różnymi potrzebami, jesteśmy w stanie zrealizować wszystko od razu, bo to zależy też od skali zespołu, od tego właśnie, w jakiej kolejności coś powinniśmy zrealizować i tak jak wspomniałam wcześniej, no nie jesteśmy w stanie robić 5 rzeczy jednocześnie, chyba że mamy duży zespół i możemy pewne rzeczy wykonać. Czasem też zależy od tego, na jakim etapie jest biznes klienta, tak? No bo dokładnie. Technologicznie możemy wprowadzić wszystko, tylko pytanie, czy to ma sens. Dokładnie. Układanie priorytetów tutaj jest bardzo, wydaje mi się, istotne w tym kontekście, więc jakby nie tylko technologia, ale też biznes, tak? No jednak. Myślę, że nawet wiem, kogo masz na myśli, naszych jeden z dwóch gdzieś tam klientów, którzy wcześniej, sytuacja sprzed kilku miesięcy, gdzie faktycznie gdzieś tam rozmawialiśmy w kontekście takim, z czym przyszedł klient, co ostatecznie mu wdrożyliśmy, jaki jest teraz flow pracy z klientem, jakie jest zadowolenie klienta i rozmawianie o przyszłości, ale to jest ważna bardzo kwestia też w kontekście współpracy z klientem, że czasami klient przychodzi do nas, żeby zrobić e-commerce, nie dając nam jakby do końca, tutaj nie chodzi o to, żeby wchodzić w bardzo strategiczne decyzje, ale zawsze e-commerce jest częścią większego ekosystemu i on może mieć wpływ na pozostałe działy, które pracują w firmie, które też mają jakieś swoje plany. Nie wiem, podam jakiś tam przykład taki, żeby to też poprzeć, jakimś przykładem, nie wiem, jakieś plany marketingowe bardzo mocno złożone. Magazyn. Dokładnie. Najprostszy, najszybciej, często spotykamy się z tym, że e-commerce swoje, ale jeżeli e-commerce się rozwinie, to czy magazyn to utrzyma, czy jakby. Dokładnie. To są te rzeczy, tak, co się dzieje później z RMA i w ten sposób zgadzam się. Czy logistyka jest na to przygotowana, że my robimy taki e-commerce w tym momencie i czy mamy całe zaplecze, więc to też jest ważne w perspektywie klientów, że my o to pytamy, tak? E-commerce jest częścią większego ekosystemu, też większego czasami przedsięwzięcia i tak. Powiedz nam kliencie, żeby to też nie było tak, że później na końcu, wiesz, coś zostaje dowiezione i musi poczekać, bo musimy przystosować 5 innych działów i jakby takie niezadowolenie całości biznesu. A nam chodzi też o to, że gdzieś robiąc ten e-commerce, no chcemy, żeby ten klient był zadowolony, żeby on też osiągał te cele biznesowe, które sobie firma postawiła. Okej, to jakbyś tak miała powiedzieć, a to będzie takie wyzwanie trochę, bo cię znam, w trzech słowach. Na jakich podstawach, słuchaj, nie powiedziałem, że będzie łatwo, nie? Wyzwania są po to, żeby je osiągnąć. Dobra, trzy słowa. Jak budujesz zaufanie z klientem? Na linii ty, klient, jego zespół, no bo to nie jest zawsze jedna osoba, tak? To jest zawsze jakaś tam, jakaś ilość osób po stronie klienta, ty, no i nasz zespół, tak? W sensie, załóżmy, że jest to kilku osób, średni projekt, kilkuosobowy zespół. W trzech słowach, na jakich podstawach to budujesz? Bo myślę, że to jest taką wyzwaniem to określić w trzech słowach, to o to chodzi. Dobra, bo myślę nad trzema słowami, żeby nie powiedziała za dużo, ale tak, pierwsze co mi przychodzi na myśl to bezwzględnie komunikacja i mam nadzieję, że gdzieś tam pociągniemy dalej ten temat. Druga rzecz to ciekawość. Ciekawość biznesu, ciekawość tego, co klient chce osiągnąć, musi być poparte tym, że my zadajemy dodatkowe pytania i ta ciekawość się tam pojawia. I trzecie słowo to zastanawiam się pomiędzy wytrwałością a odwagą trochę też, więc tutaj wiesz, gdybym miała zawrzeć, to są takie na szybko, bo mnie trochę zaskoczyłeś tym pytaniem, bo wydaje mi się, że budowanie zaufania, relacji z klientem, też mogłabym trochę opowiedzieć i to też zależy z czym klient, z jakim bagażem doświadczeń na przykład z wcześniejszą agencją, z którą współpracował. To nam wyjdzie później, bo to też jest kwestia, wiesz, to co chciałbym ci jakby porozmawiać w kwestii budżecie, bo budżet, zaufanie, wiesz, koniec końców tego przysłowiowego pierwszego wysyłamy rozliczenia do klienta, które się ma jakoś X do budżetu, w jakiś sposób do budżetu. No i tutaj są te aspekty, które myślę, że budują na samym końcu, oprócz jakości komunikacji
i tak dalej, budują tak naprawdę to poczucie, ok, wiem za co, wiem dlaczego i wiem, czy, że to jest warte, tak, na tej zasadzie. My dajemy usługę, dajemy kompetencje, dajemy siebie, ale na pewno zaskoczyłaś mnie tą ciekawością, bo to z twoich ust bym się nie spodziewał tej ciekawość w stosunku do klienta i jego biznesu. Okej, okay, no nie, przepraszaj, to chodzi, żebyśmy też odkryli trochę Ani Stachurę w innym aspekcie. Nie? Tak sobie patrzę na to, co chciałem ci zadać pytania, trochę kusi mnie, żeby chociaż nie, dobra, nie. Nie, ja był tutaj z boku, śmiało, nie? Dobra, zdarzyło się na pewno dużo sytuacji w projektach, pracujesz już chwilę, tak? Jak już powiedzieliśmy, te 2 miesiące pracujesz już w Strixie. I zdarzyło się na pewno dużo trudnych sytuacji. Dużo, nie, klient przyszedł i mówi, kurde, musimy go live przyspieszyć. Gdzieś zaczyna nam się rozjeżdżać backlog z pracami, nie wiem, wymyślam w tym momencie, tak, jakby sytuację z głowy. Gdzieś klient mówi, trochę muszę zmienić priorytety. Zdarzyły się sytuacje, na pewno, kurde, mieliśmy budżet X, a ten budżet teraz już nie jest X, bo różne sytuacje, tak? Jak sobie z tym radzisz? Jak sobie radzisz, jak wspierasz PM-a w tych trudnych rozmowach, powiedz mi, bo to jest istota tego, dlaczego też klienci bardzo chcą, to jest moja informacja, insight z rynku, chcą pracować w sensie bezpośrednio z tobą nawet, tak? Jakby mówiąc o takim zmienia nazwiska. Jak do takich podchodzisz, problemów, wyzwań? Okay. Jak sobie z tym radzisz? Dobra, to może jakby będę trzymała ten przykład budżetowy, bo myślę, że to też mocno interesuje w kontekście projektów. Oczywiście to też zależy od momentu projektu, czy to jest projekt utrzymaniowy, wdrożeniowy, czy mamy fix, czy time and material, rozliczanie i tak dalej. Ale w przypadku takich kwestii budżetowych i to, co ty mówisz, wystawienie gdzieś tam rozliczenia pierwszego czy drugiego, jak wychodzi do klienta z ilością godzin, z wiadomo podsumowaniem, to nie wygląda też tak, że na przykład przez cały miesiąc my z tym klientem nie rozmawiamy. To, co gdzieś mamy taki standard też fixowy, przynajmniej raz w miesiącu, raz w tygodniu, przepraszam, odbywają się statusy, każdy PM ma status ze swoim klientem, po to, żeby pokazywać, gdzie jesteśmy z realizacją poszczególnych rzeczy, żeby ustalać priorytety, żeby pokazywać, co zrealizowaliśmy, co nam zostało i żeby z tym klientem rozmawiać, czyli żeby też nie było takiego efektu zaskoczenia, że w sumie to nie rozmawialiśmy przez ostatnie 3 czy 4 tygodnie, a nagle dostaję fakturę na x złotych, nie? To, co wspomniałam o tej komunikacji, ona się będzie pewnie przejawiała w wielu kwestiach. Ta komunikacja uważam, że jest niezbędnym aspektem i teraz może się to wydawać takie proste, tak? Ale to musi być też odpowiedni poziom komunikacji, odpowiednia komunikacja, to nie wystarczy wysłać maila, to jest też to, co pewnie ty, Łukasz, bardzo mocno, na co bardzo mocno stawiasz, to czasami jest kwestia spotkania się z klientem na żywo, tak? To nie są tylko rozmowy gdzieś na jakichś ogólnych spotkaniach i tak dalej, tylko tą relację z klientem też trzeba zbudować. Druga rzecz to jest to, czego ja staram się uczyć i powiem ci, że jakby moje doświadczenie pokazuje mi, że bardzo często mówienie właśnie to, co wspomniałam też wcześniej o ryzykach, jest postrzegane jako, że ktoś przynosi złą informację, ktoś podnosi rękę, że może coś nie wyjść. Czyli na przykład, jeżeli widzimy jakieś ryzyko do więzienia, ja już nie chcę mówić o projekcie drużyniowym, że nie wiem, do więzienia w projektu, ale nawet do więzienia jakiegoś feature'a, jakiejś nowej funkcjonalności i widzimy, że jest ryzyko, mamy takie ryzyko, to bardzo często to ryzyko jest przymykane oko. Albo na przykład nie każdy chce być tą osobą, która jakby mówi o tym ryzyku, co, tak jak wspomniałam wcześniej, uważam, że jest bardzo ważne, ponieważ już na wstępnym etapie ty jesteś w stanie zdiagnozować, że w przypadku, nie wiem, wdrożenia tego i tego może pójść to i to nie tak. Tylko mówienie o samym ryzyku to nie wszystko. Tu jeszcze dobrze przyjść z jakąś mitygacją, z jakimś sposobem rozwiązania tych ryzyk i sposobem podejścia, co możemy tutaj zrobić, tak, żeby na koniec wdrożyć to rozwiązanie albo żeby wspólnie z klientem wypracować jakieś rozwiązanie, które ostatecznie doprowadzi nas do celu. To, co jest też ważne, to jest też pewna asertywność we współpracy, może nawet nie pewna, to jest też asertywność we współpracy z klientem w kontekście tego, że na przykład czujemy, że w jakimś kontekście mamy
źle zdiagnozowane odpowiedzialności, jeżeli chodzi o rolę w zespole. Mamy też zespoły łączone z klientem, też nasz project manager kontaktuje się z osobami po stronie klienta. Mamy też doświadczenia, że na przykład po stronie klienta na stanowisku project managera była osoba, która na przykład została świeżo zatrudniona w organizacji, nie znała tego biznesu klienta. W związku z tym z każdą pojedynczą rzeczą, którą my wracaliśmy, potwierdzaliśmy, pokazywaliśmy, naturalnie ta osoba musiała wracać do pozostałych działów, automatycznie wydłużało to czas wdrożenia, odpowiedzi dla nas, przekazania i sformułowania tak. backlogu dla zespołu i tak dalej. I teraz na przykład tak jak się pytałeś, w których momentach ja powinnam gdzieś tam zadziałać i tak dalej, jeżeli PM to zgłasza i to nie działa, to na przykład w takim momencie prosi mnie o wsparcie, że to jest Ania, potrzeba tutaj twojego wsparcia, twojej komunikacji do klienta, bo jeżeli podejdziemy tak optymistycznie do projektu, to za chwilę na koniec właśnie wystawiając chociażby to rozliczenie, no klient do nas wróci i powie, ej, ale no my już powinniśmy być w tym miejscu, a jesteśmy dopiero na 20%. Mhm. Więc to jest mega ważne, jeżeli chodzi o współpracę z klientem, czyli tak jak wspomniałam, samą tą komunikacją, ale też naszą dojrzałość i asertywność w tym, żeby ją komunikować. Co do, wiesz, takich błędów czy jakichś takich wyzwań projektowych, to właśnie myślę, że też to, że robimy projekt, bo chcemy mieć dobrą relację dla klienta i na przykład pojawia się, tak jak ty mówisz, na przykład dobre, jakieś dodatkowe wymaganie, dodatkowa funkcjonalność i takie błędy projektowe, tak jak mówiłam, nie uczę się tylko na swoich błędach, ale też na błędach innych, czy tak jak obserwujemy, czy z czym do nas klienci wracają, robimy, nie zgłaszamy żadnego change requestu, że to jest ok kliencie, ale na etapie analizy tego nie było, to jest zmiana wymagań, to jest kompletnie coś innego niż to, na co się umawialiśmy i automatycznie trzykrotnie podbija nam wycenę. I jeżeli nie wrócimy z takimi komunikatami, tylko my sobie to gdzieś zapiszemy i wrócimy do klienta na koniec i powiemy, no przecież logiczne, że nie wyrobiliśmy się w terminie i w czasie, bo doszedł ten i ten change request. No mówiliśmy, ale to w sumie pewnie gdzieś... Między słowami. No dokładnie. To po naszej stronie agencji jest upewnienie się, że w przypadku wszystkich takich rzeczy ryzykownych, w przypadku wszystkich części questów, w przypadku zmiany budżetu, zmiany terminu i tak dalej, jest upewnienie się, że po stronie klienta jest dokładnie takie samo zrozumienie, jaka jest rzeczywisty etap projektu, nie? Bo jeżeli my tego nie będziemy mieli złapanego, to stąd się później właśnie biorą wszystkie kwestie takie, gdzie czasami właśnie musi zadziałać delivery manager, nie? Czyli wiesz, Ania, no my nie wiedzieliśmy, że to jest tak problematyczne. My coś było mówione, ale my nie rozumieliśmy, że to ma wpływ na przykład na budżet, nie? Czyli ja bym to podsumował tak trochę dwoma słowami. Patrz, wyzwanie sobie dałem na dwa słowa. Komunikacja, transparentność. Bardzo dobrze. Dziękuję. Piątka, siadaj. Siadaj, woźnica, do ostatniej ławki, jak zawsze. Wiesz co, no, tu mi się ciśnie takie dwie rzeczy, tak? Bo mówisz bardzo fajnie o tej komunikacji z klientem. Tak? Jak transparentni my staramy się być, jak to jest istotne, jak to jest istotne w budowaniu roli delivery managera, ale też pracy z zespołem, który masz w dużym cudzysłowie, to zawsze kolokwializm pod sobą, tak? W sensie twoim zespole, z którym pracujesz. No ale też wiesz, przy różnych sytuacjach stresowych, rozmowach z klientem pojawiają się jakieś problematyczne kwestie, pojawiają się rzeczy, które są wiesz, no, nerwowe, stresujące. To nie jest tak, że wiesz, wychowujemy dzieciaki bezstresowo, po czym nagle się okazuje, że jednak tego stresu trochę w pracy mamy, tak? No, pojawiają się kwestie, bardzo bym powiedział, wprost i takie ludzkie, tak? No bo to też jest rzecz, o którą musisz zadbać, czyli motywacja zespołu. Jak swój zespół. A nie odpytałem go, to jest, mogłem o to zapytać i zapowiedzieć ci, słuchaj, a ta osoba mi powiedziała. A jak ktoś jest, to tak. mogło tak być, ale widzisz, to kurczę, następnym razem. Jak motywujesz zespół? No i też powiedzmy sobie przy długotrwałych projektach, kiedy one trwają, a mamy projekty, wiadomo, im większy projekt, tym trwa dłużej. Gdzieś pojawia się nawet jakieś tam zmęczenie materiału, w sensie, kurde, ileż można z tą Anką się widzieć codziennie i rozmawiać, po prostu mam jej trochę dość, więc tu musimy jakby nie od strony technologicznej, ale po prostu czysto ludzkiej zadbać. Jak sobie z tym radzisz? Jak stosujesz, nie wiem, techniki może, jakie nie będziemy mówić o NPL-ach, które są gdzieś tam
rzeczami, ale jak sobie z tym radzisz po prostu, tak, ze swoim zespołem? Jak sobie radzisz w tej strukturze, no bo też okej, twoja codzienna praca to jest PM, no ale obok PM-a są programiści, obok PM-a są testerzy, jest dział QA, jest cały zestaw osób, którymi współpracujesz i wszyscy oni muszą być odpowiednio zmotywowani. Są ciekawi tego nowego projektu, ale już mają go trochę po prostu dość. Mhm. To kurczę, motywowanie ludzi to jest taki temat, który gdzieś ostatnio mocno za mną chodzi, bo mąż kupił ostatnio książkę Dlaczego motywowanie ludzi nie działa i co działa, czyli jak podejść, jak w tych ludziach obudzić taką energię, zaangażowanie do pracy, i zaczęłam tą książkę pochłaniać bardzo, bardzo szybko. Jeszcze nie mam do końca, ale myślę, że lektura warta do polecenia. Ale nie mów nam o książce. Powiedz, jak to robisz. Nie, spokojnie. Tylko tam jest zwrócona uwaga na coś takiego, co ja też obserwuję u siebie, czyli trochę ta metoda kija i marchewki to na przykład nie jest coś, co mnie motywuje. Mnie do pracy, ja nie miałam motywacji na zasadzie, dobra, to za pół roku dostanę tyle podwyżki, za rok tyle, a jak, nie wiem, wdrożę dobrze projekt, to dostanę tyle. Nie? Są oczywiście systemy motywacyjne, są różne rzeczy. Natomiast jakby takim celem, który właśnie sobie sama dałam trochę na ten rok i pewnie to przejdzie na kolejny, bo nie jestem w stanie tego wszystkiego gdzieś ogarnąć tak szybko, ale to jest kwestia taka, żeby... Wiadomo, wszyscy przychodzimy też do pracy dla pieniędzy i zostawiam ten temat pieniędzy, ale to jest też pokazanie ludziom tego, że robią fajne projekty, dobrą robotę. Generalnie jeżeli chodzi o Strixa, to tutaj jakby pracuję tyle lat nie bez powodu, ale zachowanie jest tej jakości, podejścia, wartości, które ma organizacja. I dla mnie, jeżeli chodzi o takie motywowanie i tą chęć robienia tych projektów, to jest czasami też tak, że sama robiłam projekty wdrożeniowe, nie jeden, i wiem, z jakich etapów wdrożeniowych takie projekty się składają. Pamiętam jeszcze, to były czasy przed COVID-em, gdzie ze swoim zespołem, na przykład retro, robiliśmy sobie, wychodząc gdzieś tam na miasto w piątek na piwo i tak dalej, żeby mi ci ludzie wyrzucili wszystko, co w tym momencie nie działa, żeby mogła jakkolwiek zareagować, żeby mogła dać im tą szansę rozwoju. I teraz fajnie jest, jeżeli znasz ludzi, z którymi pracujesz, i że wiesz, że na przykład są osoby, które nie lubią zmienności za dużej, nie? Które lubią mieć na przykład jeden duży projekt przez dłuższy czas, które chcą w ramach takiego projektu, bo to też nie jest tak, że się wtedy nie rozwijasz, ale w ramach takiego projektu na takim stabilnym gruncie się rozwijać, a są osoby, dla których motywacją jest to, że oni wiedzą, że jak skończą ten, za chwilę też kolejne wyzwanie. Na przykład ja tak miałam, nie? Mnie motywowało do pracy to, że ja za każdym razem gdzieś widziałam tą szansę, że będę miała jakieś trudniejsze zadanie przed sobą, że będzie jakaś zmiana, że dostanę większą decyzyjność, odpowiedzialność. Jednocześnie było to wszystko związane też z tym, że za tym też stały osoby, które doceniały moją pracę, i za tym też stały osoby, które dawały mi tę szansę rozwoju. Więc to też nie jest tak, że w przypadku takiego motywowania działa, tak jak wspomniałam wcześniej, ta kwestia finansowa, ale też pamiętam, jak kiedyś jeden z deweloperów do mnie powiedział, że po takim wdrożeniu, to był czas COVID-u, my się uruchamialiśmy chyba 2 miesiące po tym, jak nas pozamykali w domach, więc to było takie nasze przeniesienie się z biura do domu. Ja byłam praktycznie przez całutki czas, jeżeli chodzi o uruchomienie, mówię, dobra, to najwyżej coś skonfiguruję, no nie napiszę za was kodu, nie zrobię tego deploya i tak dalej, ale może coś skonfiguruję na produkcji, przeklikam się, przetestuję czy cokolwiek, i pamiętam, wtedy przyszedł do mnie jeden z architektów frontowych i powiedział, kurczę, Ania, dobrze, że kapitan był cały czas na statku, to było mega motywujące, że wiedziałem, że w każdym momencie ty będziesz, jeszcze później oczywiście zaangażowałam Borysa i tak dalej, żeby też podziękować zespołowi, i to było coś, co na przykład wrócił do mnie zespół i wiedział, że było fajne, nie? Że to gdzieś pokazało, że nie jesteśmy osobami, które przyjdą i coś tam zrobią i dobra, odhaczamy, że jest zrobione, tylko jest to zaangażowane też osoby, które później odbierają też feedback od klienta i są w stanie go też przekazać zespołowi. Więc mi się wydaje, że drugą taką motywacją też jest sam fakt taki, że robisz dobre rzeczy i też umożliwiasz ludziom rozwój w granicach oczywiście tego, żeby czuli się też bezpieczni. Czyli jak przyjdę i będę coś chciał, to muszę cię dobrze pochwalić najpierw, a później... Nie. Czekaj, bo ja szukam swoich, wiesz, jeszcze gdzieś tam pod spodem, wiesz, zawsze jest jakiś cel drugi webinaru, nie? Więc teraz ja się muszę dowiedzieć, co jak będę chciał, przeskoczy moje priorytety, przeskoczą na ciebie. Możesz dobrą czokoladę. To wiem, mamy ich pochowanych dużo i wiesz,
taka lista, co komu, kiedy i wtedy, tak. Wtedy to działa. No, tak, tak jest to też. Słyszałam, że Kasi wisisz dwie, więc jakby już kupował, to kupował. Kasi wisze dwie, Kasi chyba wisze croissanta z pistacją. Ale nie jestem pewien, czy to nie skreśliłem z listy, ale nie wiem. Kasia potwierdza. Okej. Okay. Przechodząc, wiesz, powiedziałeś o takich dużych aspektach, nie? W sensie, jak zespół pracuje w trakcie, jak z nimi podchodzisz, no ale zanim to zacznie się projekt, gdzieś na początku przychodzimy, mówimy, słuchaj, ja przychodzę tutaj, ja mówię, Ania, słuchaj, tu jest klient, tu jest projekt. Let's go, nie? Trzeba ten zespół dobrać w kontekście. No, oczywiście wiemy, jeżeli chodzi o zakres kompetencji, które nam jest potrzebne w projekcie, tak? Jest nam potrzebny architekt, jest nam potrzebny deweloper, jest nam potrzebny, nie wiem, PM, tester i tak dalej, ale za tym kryje się Przemek, kryje się Marcin, kryje się Kasia, kryje się Basia, kryje się, nie wiem, nie będę, bo jakby chciałem wymienić trochę osób z zespołu, ale może mogą się nie poczuć, jakby może to nie poczuć w tym, żeby byli chętni do wymienienia, ale kryją się osoby, żywe osoby, jeden z brodą, drugi bez, wyższa dziewczyna, niższa dziewczyna, anyway. Trzeba ich jakoś dobrać, ten zespół zbudować w kontekście danego projektu. Jak do tego podchodzisz? Co bierzesz pod uwagę, że do tego projektu ten gość, który nie wiem, jest z brodą i ma długie włosy, ale ten gość, a do innego projektu to będzie najlepsza ta i ta dziewczyna, nie? No jest na tej zasadzie, nie? To powiem też generalnie, jak podchodzimy do Strixa, generalnie nie robimy też tak, że wchodzi projekt, więc wiesz, gdzieś gasimy pożar tutaj, bo wchodzi nowy projekt i rozpalamy w innym miejscu. Generalnie jakby przygotowujemy się i też trochę z wyprzedzeniem wiemy, z jakimi klientami, o jakiej skali rozmawiamy, na jakim etapie jesteśmy, na przykład chociażby analizy, też jakby transparentnie klientowi mówimy, jaki czas potrzebujemy na zbudowanie zespołu, bo też nie mamy podejścia na zasadzie, że dobra, klient jest w stanie wejść jutro, ty przychodzisz do mnie i mówisz, dobra, dostałem telefon, i ja rzucam wszystko, wiesz, rozwalam inne działające zespoły po to, żeby zbudować. Więc generalnie przygotowujemy się na to wcześniej. Mamy też zespoły, które w ramach których jest albo jeden, ale to naprawdę skalowo duży projekt, albo kilka mniejszych. W związku z tym przygotowujemy się na to wcześniej z wyprzedzeniem. Oczywiście bazując też na tym, co powiedziałeś, czyli każdy projekt w zależności też od tego, nie wiem, czy to ma być Magento, czy Shopware i tak dalej, musi opiewać o ludzi też o odpowiednich kompetencjach, skillach i tak dalej. Natomiast wybierając też zespół, zawsze staramy się, żeby był w ramach danego zespołu architekt backendowy, frontowy. Staramy się, żeby było. Ania, chodzi mi o nie skład zespołu kompetencji, chodzi mi o skład zespołu, bo wiesz, architektów mamy na pokładzie kilku frontendowych, backendowych i tak dalej. Tak? Zmienia byśmy wymienili, ale co decyduje bardziej z twojego punktu widzenia, że to jest ten architekt frontendowy, a nie ten drugi. Dobra, to co wspomniałam też wcześniej, czyli też znajomość ludzi, z którymi współpracujemy. Ja mam w tym momencie około 40 osób, licząc project managerów, deweloperów, QA-ów i o ile wiesz, może nie znam wiesz, hobbystycznie, co kto lubi robić po pracy, jak spędza wolny czas i tak dalej, to znam seniority każdego. Ktoś się mnie teraz zapytał z imienia i z nazwiska, przy jakim projekcie ktoś pracuje, jakie ma kompetencje, jaką miał ocenę roczną, półroczną, bo to też jest sposób naszej pracy, czyli my też na koniec roku zbieramy feedback w przypadku PM-ów jeszcze dodatkowo od klienta, w przypadku osób w zespole, od osób, z którymi współpracują obok bezpośrednio, określamy też ich poziom, w związku z tym jesteśmy w stanie dlatego w ten sposób odpowiednio zaplanować i dobrać tak, żebyśmy wiedzieli, że jesteśmy w stanie ten projekt dowieść. Ale tak jak wspomniałam ci, to też nie działa na zasadzie ad hoc, nie? Czyli przychodzi projekt i my w tym momencie zastanawiamy się, wpadamy w panikę, co jak zrobić, żeby zaopiekować ten projekt, tylko przygotowujemy się na to wcześniej. To jest proces, który sobie też wypracowaliśmy na bazie naszych doświadczeń, żeby właśnie no, nie rozpalać tych pożarów po to, żeby zgasić jeden, nie? Mhm. Znaczy,
Ja wiem, ciężko mi zadać trochę to pytanie, a chcę od ciebie wyciągnąć jedną rzecz, zadam je wprost. Tak. Najlepiej tak. Najlepiej tak, wiem, Ania. Czy bierzesz pod uwagę cechy charakterologiczne albo jak dane osoby są ze sobą zgrane? W sensie, no wiesz, nie wiem, ktoś wykonując razem ze sobą piąty, szósty projekt już wie na przykład, że nie wiem, dany deweloper woli pracować od 12 do 20, bo taki jest jego tryb życia, nie wiem, rano siedzi z dziećmi. Anyway, jakby tutaj wymyślam bardzo jakieś tam abstrakcyjne trochę, może nie do końca abstrakcyjne, ale jakieś rzeczy, które są jakby wpływają, tak? Ktoś woli pracować, pamiętam jak rozmawialiśmy kiedyś, my wolimy na przykład, ja osobiście, ty też mówiłaś, wolisz pracować w nocy. Tak, ja ale też... nie mam z kim. No, możemy się powymieniać na czacie informacjami, ale rzeczywiście tak jest. Na przykład ja też wolę usiąść sobie w nocy, w ciszy, kiedy cała rodzina już śpi i sobie pogadać, znaczy nawet nie tyle pogadać, bo nie ma właśnie, nie ma z kim gadać, ale jakieś rzeczy wykreować, przemyśleć, zastanowić się, jakby ten czas mój. Inni, a znamy pewnie, moglibyśmy powiedzieć z imienia, nazwiska, osoby są, które wolą przyjść o 5 rano czy o 6 rano i ten czas mają jakby przesunięty. Jak sobie, jak w ten sposób dobierasz? Czy ma to dla ciebie znaczenie, znając i wiedząc, że te osoby po prostu różnie czasem pracują, tak? Mają te rzeczy. No i też z charakteru jeden woli czerwony kolor, drugi woli zielony kolor. Czasem to wpływa, czy nie wpływa w ogóle na ten dobór zespołu? Okej, to wiadomo, że dla mnie najbardziej komfortową sytuacją jest, kiedy ja mam zespół już zgrany. Zespół, który już zrobił projekt i ja wiem, że ten zespół w jaki sposób podchodzi, wiem, że nie ma żadnych konfliktów na poziomie też poszczególnych osób w zespole, że pracują, są zgrani, wiedzą każdy, czego może oczekiwać od drugiej osoby. Nie zawsze jesteśmy w takiej komfortowej sytuacji, zresztą stąd też nasze stanowiska, że musimy odpowiednio tymi alokacjami zarządzić, tak, żeby to wszystko ze sobą współgrało i żeby też odpowiedzieć na potrzeby klienta, ale owszem, znaczy to też nie działa tak, że wiesz, odpowiadamy jakby tylko na to, że ktoś pracuje w taki czy w taki sposób. To też jest odpowiednie zarządzanie też tym, że czy na przykład w ramach danego zespołu, tak jak ja pracowałam, miałam osobę w którymś momencie, która na przykład pracowała z Tajlandii, miała też przesunięcie czasowe i tak dalej, i tak dalej. To jest właśnie też kwestia odpowiedniego doboru, kto jaką rolę też pełni w ramach projektu, czy to będzie w jakikolwiek sposób miało impact na projekt, bo na przykład z klientem pracujemy bardzo blisko i na zasadzie takiej, że mamy na przykład wszystkie eventy wspólne, że klient też oczekuje na przykład obecności członków zespołu, więc to czasami determinuje pewne nasze decyzje, ale generalnie jakby stawiamy też na sam fakt taki, że czasami musimy zrobić drobną zmianę i coś trochę przewrócić do góry nogami, ze względu na to, że taka jest potrzeba projektowa, aczkolwiek znając też swoje osoby, wiem, gdzie na przykład były tarcia i gdzie dobrze po prostu dla dobra projektu, dla dobra tych osób, jakby nie łączyć ich razem projektowo. Pracowałam kiedyś w projekcie, w którym jakby poziom konfliktu takiego personalnego bardziej doszedł do takiego stopnia, że po prostu musieliśmy gdzieś tam te osoby odpowiednio poprzypisywać do innych projektów. Jeszcze dostaliśmy ogromne podziękowania za to, bo powiedział, że zmienił się totalnie komfort ich pracy, życia i tak dalej. Więc to też jest ważne, żeby na takie aspekty wziąć pod uwagę. Znaczy rozumiem, no bo życie, nie wszyscy się muszą lubić, tak. Nie każdy musi pomimo swoich kompetencji. Okej, to coś, co mnie bardzo zaciekawiło teraz, co powiedziałaś. Jakbyś miała, i musisz się pokusić o wycenę teraz, kompetencje twarde, w sensie, wiesz, umiejętności danego, weźmy architekta na tapetę, nie? Jakiegokolwiek. Wiem, że w głowie już sobie o kimś pomyślałaś, ale nie jakiegokolwiek. I jego charakterologia, umiejętności miękkie. To się bardziej w tą stronę, to bardziej w tą stronę. Jak do tego podchodzisz po prostu? Patrząc oczywiście gdzieś tam, planując, ja nie mówię, na tym etapie. Czy na równi? Wiesz co, jakby mam przed sobą dwóch architektów, jednego z ogromnie rozwiniętymi tymi kompetencjami miękkimi. Nie mówimy o osobach, nie opisuję. Wiem, ale nie, na przykład gdybyś mi powiedział, co jest dla mnie ważniejsze, to uważam, że
I z takim jestem w stanie współpracować i dowieść projekt, bo pracowałam z architektem, który był bardzo mocno techniczny, który jakby wręcz prosił mnie, że jeżeli nie ma potrzeby uczestniczenia w spotkaniu z klientem, w jakichś takich, powiedzmy, w ogóle w spotkaniach, to on woli skupić się na pracy, natomiast bardzo dobrze rozpisywał zadania, bardzo dobrze określał tą architekturę. Jeżeli była potrzeba, żeby uczestniczył jednak w takim bardzo mocno technicznym spotkaniu, to był gotowy, a całą resztę robiłam po prostu ja byłam wtedy w roli project managera, ale na przykład gdzieś jak myślę sobie o jednym z naszych architektów, który bardzo dobrze współpracuje też z klientem, zresztą klienci go chwalą, jeżeli chodzi o samą tą kwestię komunikacyjną, jest też, tak jak ty mówisz, nie, te kompetencje. Nie jednego bym powiedział tak. Tak. No ale wiesz, jakby pierwsze, co powiedziałeś, że pewnie kogoś już widzisz jako pierwszego przed sobą, więc gdzieś tam myślę sobie w tym kontekście, to też nawet ostatnio gdzieś tam przy rozmowie to mówiliśmy, że w sumie w tym momencie gdzieś tam nie przez ostatnie kilka miesięcy nie pracowaliśmy razem, ale też tam się bardzo dobrze współpracowało, ale dawaliśmy sobie odpowiednie krawężniki, czyli kiedy, gdzie jest moja rola i już. Wiesz, jakby kończy się na przykład jego, a gdzie i fajnie, że on mnie wspomoże, bo na przykład tego potrzebuje, więc nie pokuszę się o to, wiesz, wydaje mi się, że to też zależy od potrzeby projektowej, nie? Jeżeli potrzebujesz bardzo mocno kogoś technicznego, kogoś, kto jednocześnie też na przykład czasami mam jasne deklaracje, że taki architekt chce być też i mieć jakąś frakcję etatu na to, żeby kodować, nie? Że on nie chce wyjść z tego kodu, że on nie chce być tylko na warstwie ustalania architektury, takiej warstwie analizy, warstwie gdzieś tam opiekowania się też poszczególnymi projektami, tylko chce mieć jakąś frakcję na to, żeby kodować, to też uważam, że trzeba to takim osobom umożliwić, bo to jest też w kontekście tego, co ty mówiłeś wcześniej, jeżeli chodzi o motywację, nie? Tak, tylko to jest zarządzanie zespołem, znasz go, rozmawiasz. Ja bardziej chcę to podrążyć. Mam już niewiele czasu, ale chcę to podrążyć. Czy bardziej zwracasz wtedy uwagę na soft skille, czy na kompetencje twarde? Jeżeli powiedzieć, że mamy zatrudnić dewelopera, architekta do firmy, to myślę, że w pierwszej kolejności popatrzyłabym na kompetencje. Okej. Okay. No, tak było prosto, a tak się broniłaś, no. Ale to jakby nie zmniejsza to wagi oczywiście w umiejętności pracy w zespole, ponieważ no to jest też klucz, tak? Nie pracujemy sami i żaden z naszych architektów, znaczy myślę, że w ogóle w żadnym projekcie w branży IT no nikt nie da się zbudować czegoś, jak mówimy o tym, z czym my pracujemy jednoosobowo. Dokładnie. Chociaż niektórzy by chcieli. Z statkiem, sterem, okrętem, kapitanem i majtkiem, który żagle podnosi. Słuchaj, tak patrzę, zmierzam do końca. Trochę tych pytań mam jeszcze, trochę takich zaskakujących pewnie by było, ale też szanując czas, więc pozwolę sobie jeszcze jakby dwie takie bardzo tak konkretnie, jakbyś odpowiedziała. Masz jakąś ulubioną metodologię pracy? To każdy się w czymś lepiej czuje, nie? Ale jakby pracowałaś w wielu, to wiem. Pytanie, czy masz jakąś swoją taką dla ciebie, nie? Nie mówię o firmie, nie mówię o Strixie, nie mówię o ogólnie, tylko tak jakbyś powiedziała Ania Stachura, nie, najbardziej odpowiada to. Wiesz co, jeżeli chodzi o samą metodę, to gdybym miała wymienić jakąś, do której mi jest najbliżej, to myślę, że bardzo mi blisko do takiego w ogóle agile'owego podejścia, czyli tutaj do Scruma. My generalnie w Strixie mamy wypracowany taki way of work, sposób pracy, który stawia ci pewne krawężniki, czyli jakby przychodzący project manager też nawet do Strixa sobie bardzo cenię też jego doświadczenie i sposób patrzenia, to jednak ma też takie wsparcie na zasadzie tego, w jaki sposób my podchodzimy. W sensie bardzo mocno korzystamy też z tych eventów skramowych i uważamy, że pewne spotkania bardzo mocno wpływają na tą jakość, którą dowozimy, jeżeli chodzi o projekty. I chyba mi serce bije bardziej do tego sposobu prowadzenia projektu. Też patrząc na to, z jakimi projektami przychodzą klienci, jak dużo rzeczy dzieje się po drodze, to ta warstwa takich iteracyjnego dawania rzeczy, czyli pokazywania już jakiejś wartości, ale jednocześnie takiego
powiedzmy doprecyzowania też pewnych rzeczy, bardzo nam się sprawdziła, więc to jest jakby takie moje osobiste podejście. Natomiast to działa też trochę tak, że my w Strixie też, jeżeli chodzi o project managerów, nie mamy czegoś takiego, że narzucamy. Masz działać tylko tak, tak i tak, nie? Z mojej perspektywy, ja tak działam z project managerami, co mówiłam wcześniej, project manager jest odpowiedzialny za projekt i jeżeli on przyjdzie i powie do mnie, Ania, wiesz co, ale ja zrezygnowałem w tym momencie zrobienia, nie wiem, planningu, bo uważam, że to nie jest potrzebne przy tej skali zespołu, przy tym, że mamy już z klientem na przykład określone pewne rzeczy i tak dalej, ale bazujemy na tym i na tym, proszę bardzo, nie? Ty bierzesz odpowiedzialność też za to i to też nie jest tak, że my narzucamy pewne rzeczy. Ja prowadziłam projekt ostatni, który prowadziłam gdzieś tam przed przejściem na tą rolę, to był w takim mocnym skramie, gdzie wspólnie pracowaliśmy z klientem, gdzie klient też był na wszystkich tych eventach i tak dalej, ale jednocześnie dlatego czasami nie wiem, czy są te osoby, które, z którymi miałam gdzieś przyjemność też spotkać się na procesie rekrutacyjnym. Ja bardzo lubię słuchać i to jest chyba jedno z moich takich też pierwszych pytań o takich doświadczeniach, ale nie opartych o to, co narzuciła ci firma, czy co musiałeś gdzieś tam robić, tylko co z twojej perspektywy się sprawdziło, co z twojej perspektywy, gdybyś mógł, to byś zmienił, albo być może mogłeś i zmieniłeś, nie? Czyli też rozmowa w tym kontekście. No bo generalnie tak jak są już te Scrum, Kanban, jakieś inne metody, dla mnie na końcu liczy się gdzieś tam ten sukces projektowy, za którym, żeby była jasność, nie stoi tylko to, że się uruchomiliśmy. To się zgadza. To się zgadza. Czyli ja bym powiedział, że tak, bo powiedziałeś znowu o roli PM-a, tak? Dajemy z zasady i firmowej, i personalnej bardzo dużo możliwości nie ograniczamy, ale też z drugiej strony bierzesz odpowiedzialność na siebie, nie? Taki układ w dwie strony. Dokładnie. Fair enough, tak? Chcesz, proszę bardzo, fajnie, pracujesz z klientem, bo tu jesteś na tak zwanej dużym cudzysłowie pierwszej linii frontu, zrób jak uważasz, ale też no, bierzesz na klatę każde pozytywne, ale też czasem może problematyczne konsekwencje tej zmiany, nie? Bo to są jakby wiadomo, że nie wszystko, nie zawsze, nie wszystko idzie super cudownie i to nie jest kraina miodem i mlekiem płynąca, jeżeli mówimy o projektach wdrożeniowych, tak? Zdarzają się różne rzeczy. Na koniec, bo patrzę na czas nasz wspólny, patrzę na czas też naszych uczestników, gdzie i szanujemy go bardzo mocno. Tak ogólnie, jakbyś miała powiedzieć, a z boku tak, Kasia, mrugam do ciebie, wracaj. Jakbyś ktoś chciał przejść twoją ścieżkę kariery, w sensie różne stanowiska i dojść do tego momentu, gdzie jesteś jako delivery managera, co byś powiedziała albo jaką byś powiedziała, jedną, dwie, trzy, może na tym zatrzymamy się, takie rady, czy też jakiś sposób podpowiedź z twojego doświadczenia, jak przejść tą drogę? Mhm. Bo zaraz jeszcze mamy trochę pytań, nam się pojawiło, więc pewnie będziemy gdzieś jeszcze na nie odpowiemy sobie. Dobra, to jak przejść tą drogę? Wydaje mi się, że to jest to, co też mi zadałeś wtedy te gdzieś tam też trzy słowa w kontekście też sukcesu, komunikacji z klientem i o to, o czym rozmawialiśmy, to jest po pierwsze odwaga. Generalnie rola delivery managera w Strixie jest to rola, która niesie ze sobą duży zakres odpowiedzialności i decyzyjności. Czyli jakby delivery manager na koniec gdzieś odpowiada za to, za sukces, ale to, co też ty powiedziałeś, za te negatywne skutki projektowe, za to, że w odpowiednim momencie gdzieś czegoś on ze swojej perspektywy, mając operacyjny nadzór nad projektami, czegoś też nie zauważył albo coś nie zostało mu powiedziane, bo to też jest ważne, żeby mieć ten kontakt z różnymi osobami, jeżeli chodzi o projekty, więc to jest na pewno taka odwaga, umiejętność podejmowania decyzji, bardzo często w momencie, kiedy nie masz wszystkich danych na stole. To jest też tak, że jakby czasami musimy podjąć decyzję w momencie, kiedy jeszcze nie wszystko wiemy w kontekście wchodzących projektów, w kontekście projektów, które w tym momencie prowadzimy i tak dalej, i tak dalej. Jednak za nami stoją decyzje, które trzeba podjąć. To jest też taka
Myślę, że to, co sobie, jakby tak jak mówisz o jakiejś radzie, to, którą mogłabym dać, to myślę, że też sam fakt taki tej ciekawości, o której mówiliśmy, nie? To musi być też osoba, która bardzo mocno ciekawi się biznesami, e-commerce'ami, jeżeli chodzi o klientów. No tych rad jest tak na dobrą sprawę bardzo dużo, ale to jest przede wszystkim to, co ja sobie gdzieś tam myślę, to jest to, że jeżeli gdzieś czujecie, że może ta rola jest dla was, to ja też zachęcam gdzieś tam do rozmowy, bo tak jak wspomniałam na samym początku webinaru, ta rola się może różnie nazywać w organizacjach, to może program manager, department manager, delivery manager i tak dalej, ale ja z chęcią też odpowiem na różne pytania. To jest moim zdaniem bardzo kolejny gdzieś tam szczebelek w karierze, jeżeli ktoś chce iść w kierunku takim związanym z zarządzaniem w roli project managera, nie? Bo można pójść skręcić trochę bardziej tą twoją działkę, czyli na przykład chociażby sprzedaż, consulting, tego typu rzeczy, albo właśnie w tego typu role. Nie polecam moje, bo będzie za dużo konkurencji, to wiesz. Aha, no. Muszę zadbać o swój rynek. Ja oczywiście żartuję, ale to się zgadza. Zgadza się, rozumiem. To ostatnie trzy słowa. Ode mnie? Tak, czyli... Znaczy nie ostatnio, bo jeszcze na kilka pytań musisz odpowiedzieć. Okay. To inne trzy słowa, które ktoś albo określające kogoś, kto chce być delivery managerem, myśli o tym, albo już jest, czyli jaki musi być? To tak, jakbym miała powiedzieć też tak w trzy słowa, bo ty cały czas mnie tak gdzieś ograniczasz mimo wszystko. Patrzę na zegarek. Tak, rozumiem. Ale myślę, że to jest to, co wspomniałam też wcześniej, co się przejawiało. To jest odwaga, bo tak jak mówię, ta rola jest rolą, która niesie ze sobą dużą odpowiedzialność, dużą decyzyjność. Masz tą swobodę podejmowania decyzji i brania za nią odpowiedzialności. Bardzo często to są bardzo dobre decyzje, ale w momencie, kiedy to nie do końca są trafione, to musisz mieć tą odwagę, żeby powiedzieć sobie, ok, tu się nie udało, muszę podjąć kolejne kroki. To jest taka też wytrwałość, jeżeli chodzi o takie cechy charakteru. No i tak na dobrą sprawę to, co generalnie uważam, że w e-commerce i w IT jest ważne, to jest też ciągła nauka, ciągłe doskonalenie swoich kompetencji. No generalnie świat idzie do przodu, tak? Jak sobie pomyślę, jak wyglądał e-commerce, nie wiem, 4 czy 5 lat temu, jak wygląda teraz, to jednak sporo rzeczy się zmieniło. W związku z tym ta ciekawość związana też z samą branżą, w której się pracuje, no my mówimy w tym momencie o e-commerce, jest też bardzo ważna, czyli ten ciągły rozwój to jest ta trzecia rzecz, którą bym wskazała. Super. Dziękuję Ci bardzo. Bardzo proszę. Trochę jeszcze pogadasz, bo trochę pytań się pojawiło. Ciekawe. Tak, pojawiło się. Rzeczywiście ja też się z dużą ciekawością przysłuchiwałam rozmowie. O tej czekoladzie to my sobie dziewczyny porozmawiamy później, dobra? Tak, o tej czekoladzie to za moment, ciekawie. Natomiast oczywiście też patrząc na zaangażowanie na czacie i też pytania, ale też wzajemne wymienianie się gdzieś tam uwagami, spostrzeżeniami, to jestem przekonana, że dla was, tu się zwracam do naszych słuchaczy, słuchaczek, to spotkanie było interesujące. No też patrzę na zegarek, wiem, że tych pytań trochę jest. Ja tu od razu może powiem, że jak będę wysyłała mailing z nagraniem, to oczywiście wszystkie dane kontaktowe do Ani będą, więc też Ania tutaj trochę za ciebie się jakby wypowiadam, że chętnie podrążysz i poopowiadasz już indywidualnie z zainteresowanymi. No to razem co? Razem z adresem i świadectwem z piątej klasy. Tak, z tej biologii, tak? Czy ta piątka tak rzeczywiście była? To co, chyba zaczynamy pytania, tak? Gdzieś tam tak sobie odczytywać. To mi się rzuciło w oczy pierwsze. Jak rozwijać, budować kompetencje techniczne dla PM-a czy DM-a, który nie ma tej bazy w wykształceniu? Okay. To też częściowo mówiliście, ale może masz, Ania, coś do dodania. Okej, okay, to generalnie na pewno to jest kwestia tej ciekawości. Mi kiedyś jeden z deweloperów powiedział, że jestem z jednym z chyba
trzech czy czterech, z którymi pracował, który za każdym razem, kiedy czegoś nie rozumie, kiedy padały takie techniczne sformułowania bardzo mocno, gdzieś tam na spotkaniach, to była ta z mojej strony ciekawość, żeby sobie to później wygooglować, żeby przynajmniej wiedzieć, o czym dana osoba mówi, więc to też wynika trochę z takiej natury tej ciekawości. Jest bardzo duża warstwa też różnych takich blogów e-commerce'owych, takich newsów, które są. Jest cała lista, to myślę, że tutaj Łukasz może podesłać, konferencji takich mocno technicznych, mocno skupiających się na poszerzaniu takiej wiedzy, więc to też część jest bezpłatnych, część jest płatnych, to już jest w zależności od tego, czy chcemy w tą wiedzę trochę zainwestować, czy szukamy darmowych rozwiązań, ale generalnie jeżeli chodzi o moją drogę, to wynikało trochę z takiej ciekawości, że kiedy pojawiało się jakieś nowe rzeczy albo nie rozumiałam do końca na przykład zbudowanej architektury zaproponowanej przez architektów, ja nie musiałam rozumieć każdego jednego połączenia, z czego co wynika i tak dalej, ale dużo lepiej mi się rozmawiało też z klientem, dużo lepiej ja się czułam i bezpieczniej w momencie, kiedy na przykład dzwoniłam się z kimś na takiego one-to-one, żeby mi to po prostu wytłumaczył, tak jak czasami tłumaczymy klientom, tak? Bo po drugiej stronie, jeżeli chodzi o klientów, też nie zawsze mamy osoby, które są mocno techniczne, które to są osoby, które zarządzają, które ustawiają nam priorytety, backlog i tak dalej, ale też bardzo często proszą nas o to, żeby z nimi przejść pewne rzeczy. Ja bardzo też mocno stawiam na system, na którym gdzieś e-commerce dany robimy, czyli tak jak w przypadku projektów, które akurat ja mam pod sobą, to jest Magento, to jest akurat coś do wyuczenia się i też wydaje mi się, że takiej wiedzy w cudzysłowie technicznej, bo to też nie jest takie wymaganie, że project manager czy delivery manager ma być drugim deweloperem i mieć pełną wiedzę techniczną, umieć odpowiedzieć na każde pytanie. Uważam, że też wielką odwagą jest powiedzieć, że drugi kliencie, wrócę do ciebie z tym, przedyskutuję, przeanalizuję i tak dalej. Oczywiście nie może to padać na każde pytanie, ale to też jest wielką odwagą, żeby coś takiego powiedzieć, bo to też nie jest tak, że te kompetencje techniczne muszą być na poziomie równym z deweloperem, ale uważam, że w branży, w której pracujemy, powinniśmy mieć takie ogólne rozeznanie. I tak jak mówię, ja na swoim przykładzie bardzo mocno postawiłam na taką naukę na bazie doświadczeń, gdzieś tam drążenia tej wiedzy, ale też ważne było dla mnie gdzieś tam wyszukanie sobie pewnych konferencji, czy to jeżeli chodzi o umiejętności tutaj miękkie, to jest akurat pytanie o techniczne, takie, gdzie faktycznie mamy faktycznie taką wartość przekazaną. Myślę, że przykład, no może dobra, nie będę, powiedzieliśmy, że nie będziemy mówić dalej. Tak. Tak, tak. Ja tu właśnie podejrzewam, że na każde pytanie Ania mogłabyś się, wiesz, co najmniej pół godziny wypowiadać. Niestety też jesteśmy tu ograniczeni. Padło pytanie o książkę, o której wspominałaś. Ja ją w tytuł wkleiłam, mam nadzieję, że to jest ta książka, o której mówiłaś. Dlaczego motywowanie ludzi nie działa i co działa, tak? To jest, tak, to jest tak, 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 tak. Dobra. No tak, to dokładnie. To mamy, teraz właśnie to jest. To mamy z głowy. Teraz mam pytanie trochę dłuższe. Ja sobie tu może je gdzieś wyświetlę. Pracowałem z klientami, którzy wprowadzali zmiany, ale jednocześnie kategorycznie nie zgadzali się na opóźnienie od oddania produktu. Czy w takich przypadkach przejmujesz pełną komunikację z klientem i decydujecie o dalszej współpracy? Jaki macie model działania? Oprócz to zależy. To dobra. Zależy. Okej, okay. Postaram się odpowiedzieć, żeby była też jasność. Generalnie gdzieś tam cofając się historycznie do tyłu, jeżeli chodzi o projekty, to tak, żebyśmy kategorycznie wyszli, bo oczekiwania klienta versus to, co zostało gdzieś tam powiedziane na warstwie analitycznej, na warstwie gdzieś tam rozpoczynania projektu, mieliśmy historycznie jeden taki przypadek, gdzie faktycznie sami podjęliśmy decyzję, że z projektu się wycofujemy i nie jesteśmy w stanie dojść do pełnej komunikacji, do pełnego porozumienia, patrząc na liczbę rzeczy, którą klient nam dostarczył już po rozpoczęciu projektu. To też nie chodzi o to, żeby za wszelką cenę realizować zadania, pokazywać, a na końcu usiąść i stwierdzić, no dobra, ale drogi kliencie, żebyśmy ci oddali, to potrzebujemy jeszcze tak, tyle i tyle czasu i taki autobus programistów. To jest to, co ja tutaj Maciej mówiłam w kontekście samej tej komunikacji. Moim zdaniem ta bieżąca komunikacja z klientem pokazuje też to, że mamy gdzieś opóźnienie, albo tego opóźnienia nie mamy, albo że dana funkcjonalność, którą klient nam daje, przynosi w tym momencie do stołu,
ona jest część requestem i wymaga dodatkowych środków albo przesunięcia w projekcie, albo zaangażowania dodatkowych osób. Taką komunikację prowadzi project manager, ale mieliśmy też takie case'y, w których musiałam wkroczyć ja, ponieważ no, te rozmowy były bardzo trudne. Na zasadzie, no dobra, ale dla nas to nie do końca jest change request, bo uważamy, że powinniście to przewidzieć na bazie na przykład swoich doświadczeń. Więc oczywiście w takich sytuacjach gdzieś tam to przejmuje już delivery manager na poziomie komunikacyjnym. Generalnie raczej, jeżeli chodzi o nasze rozmowy z klientami, sposób wypracowany, sposób współpracy, to tak jak mówię, to nie jest jakby sytuacja, że co drugi projekt gdzieś tam wychodzimy, bo klient jednak stwierdza, że to jest coś oczywistego, obowiązkowego, ale czas, kasa, wszystko pozostaje bez zmiany. No trochę to się ze sobą wyklucza, kiedy nawet o tym mówię. Chyba że jest to sytuacja taka, że nawet my sami widzimy, że dana funkcjonalność jest obowiązkowa, bo na przykład w momencie uruchamiania projektu no już możemy mieć kontrolę. Mówię na przykład o omnibusie, tak? Czyli mam projekt wdrożeniowy, wiem, że w momencie uruchomienia projektu już powinniśmy tego omnibusa mieć, a na przykład w momencie, kiedy zaczynaliśmy projekt, nie wzięliśmy go pod uwagę. Więc to też jest, też my wychodzimy wtedy naprzeciw temu, co dokonuje nam rynek. Mhm. Ja dzięki, Ania. Zapraszam, też tak jak Kasia powiedziała, bo widzę, faktycznie ja sobie teraz otworzyłam czat, że tych pytań jest sporo. Zakładam, że gdzieś tam w odpowiedzi pójdzie też link do mojego LinkedIna i kontakt jakiś, więc serdecznie też zapraszam do wszelkich dyskusji. Dokładnie tak. I też pewnie nam się nie uda wszystkich pytań dzisiaj odczytać i Ania też nie będzie miała przestrzeni, żeby nie odpowiedzieć w czasie webinaru. Natomiast uspokajam, ten kontakt do Ani będzie i też nie poczujcie się pokrzywdzeni ci z was, którzy zadali pytanie jako ostatni. No mam ograniczony czas i też szanując wasz czas, chcemy się w miarę zmieścić w tych takich przedziale, które sobie narzuciliśmy. Ale pozwolę sobie jeszcze jedno pytanie tu odczytać. Jak radzicie sobie z klientami, którzy traktują was nie jak partnerów czy ekspertów, a jako duerów? Też to chyba trochę o tym mówiłaś. Ja bym powiedział to szybciej ze strony mojej. Tak naprawdę to jest kwestia komunikacji od samego początku, w momencie, kiedy klient, który wchodzi na projekt do Ani, czy powiedzmy w dużym cudzysłowie, przechodzi przez Kasię, mnie i dochodzi do Ani, on traktuje nas jako duerów, a nie partnerów, no to tutaj jakby za dużo do zrobienia się już Ania nie będzie miała. To jest kwestia komunikacji od samego początku i tak naprawdę wychodząca od strony konsultingu, budowania współpracy z klientem jeszcze na poziomie sprzedaży, jeszcze na poziomie marketingu i tego, jak my chcemy być postrzegani, jak sami siebie traktujemy. No. Tutaj, tak jeżeli ja dostarczę, powiedzmy tak mówiąc brzydko, dostarczymy klienta, który utraktuje nas jako duerów, no to Ania będzie, raczej to już nie będzie do zmiany, nie? To będzie zawsze tego typu podejście. Tak, ale ja też nawiążę do tego, że mamy doświadczenie też współpracy z klientami, którzy od samego początku, myślę, że Łukasz, nie jednego klienta, ale to tak jak mówię, z klientami, którzy przyszli do nas, do organizacji po bardzo trudnych doświadczeniach, na przykład z wcześniejszą agencją i jakby nie traktowali nas po partnersku, też bardzo mocno widoczne było weryfikacja każdej rzeczy, oczekiwanie na odpowiedź, takie bardzo na dystans podejście i tak dalej i czasami po prostu to wymaga czasu, żeby klient zaczął nas traktować w inny sposób. Ja notabene wczoraj nawet rozmawiałam z jednym z klientów i mówi do mnie, no Ania, jestem pod wrażeniem, tak? Cieszę się, że tam gdzieś mamy się spotkać niedługo i tak dalej. Natomiast w porównaniu z wcześniejszą agencją to jest bardzo duży przeskok. I wiecie, to jest coś, co potwierdza nam to, w jaki sposób dostarczamy, ale jak patrzę sobie też na jakichś tam wcześniejszych klientów, którzy, tak jak mówię, traktowali nas na dystans, to zbudowanie tego zaufania do nas, tego w jaki sposób pracujemy, tego, że jakby gramy tak naprawdę do jednej bramki w nawiązaniu do trwającego euro, to akurat... To jest coś, co czasem po prostu wymaga czasu, czego się nie da zrobić jednym, dwoma spotkaniami. To jest czasami coś, co na przykład też Łukasz, ty bardzo na to stawiasz, czyli też spotkanie się z klientem osobiście, pokazanie mu naszego zaangażowania, pokazanie mu, że nam zależy. Więc tak jak mówię, ja czasami po prostu wychodzę z założenia, że musi być taki okres dotarcia się i musimy czasami ten trudniejszy okres przetrwać. Ja nawet ostatnio miałam taką dyskusję ze swoim PM-em, który powiedział do mnie, Ania, no po prostu ostatnie tam 3-4 miesiące były straszne i tragiczne, ale jest teraz naprawdę super, nie?
I to by po prostu wymagało tylko i wyłącznie gdzieś tam dotarcia się i czas. To jak w każdym związku, a partnerstwo pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą, to też jest jakiegoś swego rodzaju związek, jest potrzebny czas po prostu do tego. Ale też myślę tak, że ja myślę, że wyczerpałaś. Idźmy dalej, bo następne pytanie jest dość mocno konkretne. Masz na myśli, Łukasz, to pytanie o ceny roczne, czy o te skarbowe? No w kontekście więc zamiast zależy, to myślę, że to była komunikacja. Tak, to jest po prostu taki komentarz do pytania. No jest pytanie o to, jak u nas wygląda ta ocena roczna. Kto wystawia oceny roczne i w jaki sposób jest to oceniane? Co i w jaki sposób jest oceniane? Takie padło pytanie. Nie wiem, Ania, czy chcesz odpowiedzieć? Czy... Wiesz co, myślę, że to gdybym na moim miejscu siedział jeszcze osoba, która zbiera za mną gdzieś tam te feedbacki, osoba z HR-u, to bym mogła dokładniej opowiedzieć, ale generalnie to, co jest weryfikowane, rozmowa roczna to jest taka rozmowa podsumowująca cały rok. Teraz akurat jest czerwiec, więc zaczynają nam się za chwilę też rozmowy półroczne, bo mamy też takie przecięcie i oczywiście, żeby była jasność, ja jestem osobą, która nie czeka do oficjalnej rozmowy rocznej, półrocznej, jeżeli chciałabym porozmawiać z PM-em, bo na przykład, nie wiem, klientom jeszcze czymś albo klient pochwalił daną osobę, to ja z tym feedbackiem wracam na bieżąco. Natomiast rozmowa roczna to jest takie podsumowanie, gdzie weryfikujemy też cele, ponieważ zawsze dajemy sobie cele na każdy rok, każdy ma swoje indywidualne cele i taki cel odgórny to jest głównie u deweloperów związany też z technologią i kierunkiem, w którym chce się firma rozwijać. Feedback ten to jest w przypadku zespołu, który pracuje również z klientem, jest on zbierany od zespołu, a na pewno jeżeli chodzi o cenę project managerów i jeżeli chodzi o pozostałe osoby, no to osób, które współpracują w zespole, to co weryfikujemy, to weryfikujemy od umiejętności i kompetencji, z jakimi dana osoba przyszła do organizacji, tutaj mówię o kompetencjach twardych, po to w jaki sposób, jak, gdzie jest w tym momencie, jak się rozwinęła, weryfikujemy też pozostałe aspekty związane też z postawą, zaangażowaniem, dodatkowymi inicjatywami, takim jak na przykład webinary wewnętrzne, które mamy też organizowane dla nas, dla pracowników wewnątrz, dzielenie się wiedzą i tego typu aspekty. Jest to dosyć mocno rozbudowany feedback i powiem dwa zdania, bo muszę je powiedzieć od siebie. Jestem też osobą, gdzie jeżeli zauważę, że coś mi nie zgrzyta, czyli w sensie na przykład jest super feedback od wszystkich i od jednej osoby jest coś nie tak, to staram się osobiście z tą osobą dzwonić, upewnić się i tak dalej, ponieważ bardzo mi też zależy na tym, żeby nikogo nie skrzywdzić tym, o czym też Łukasz rozmawialiśmy, czyli na przykład jakimś personalnym konfliktem i na bazie tego gdzieś tam wystawiać też opinię czy feedback. Więc jeżeli jest potrzeba i czujemy, że powinniśmy podrążyć dany temat, to też no ta osoba powiedzmy jest troszeczkę gdzieś tam, jak mamy też kolejność, tak jak mówiłam, prawie 40 osób do przejścia, to wolę tą rozmowę przesunąć, ale być do niej dobrze przygotowana. Mhm. Patrzę na zegarek, mamy chyba czas na jedno, dosłownie dwa pytania, więc... To może jedno i ja bardzo chętnie zapraszam na LinkedIn. To może tym głosem. To prawda jest jedno o książkach, które mnie osobiście też bardzo interesuje, ale to może twoją, Ania, listę rekomendacji książkowych to już wyślemy w mailingu, bo jest pytanie o to, jakie lektury czytasz i ono też wydaje mi się bardzo, bardzo interesujące, inspirujące. Ale zadam pytanie o ten Scrum. Z jakich ceremonii scrumowych nie korzystacie? Uważacie, że są zbędne? Czy tu byś się chciała do tego odnieść? Wolałabym się skupić na tych, które uważamy, że na pewno są ok i które zawsze gdzieś tam stosujemy. To jest oczywiście codzienne daily zespołowe, tylko nie traktujemy tego daily na zasadzie, dobra, nie każdy tam powie, co robił i tak dalej i się rozchodzimy i w sumie to każdy wychodzi z tego spotkania na zasadzie, że nie do końca wie, po co to spotkanie się odbyło, tylko faktycznie, jeżeli są jakieś też problematyczne kwestie i trzeba pociągnąć dane tematy, to osoby zainteresowane zostają. Jest to też miejsce, gdzie project manager może przekazać pewne informacje na sam koniec, oczywiście związane, nie wiem, z jakimiś naszymi strixowymi też rzeczami. Bardzo mocno stawiamy na pielęgnację, refinement, jeszcze są inne nazewnictwa, które są wycofane, ale uważamy, że bardzo mocno to wpływa też na to, na zrozumienie zagadnienia i też na to, że później nie ma niedomówień związanych z realizacją taska, testowaniem i tak dalej, więc pielęgnacja dla nas jest bardzo, bardzo ważnym wydarzeniem. Jeżeli chodzi o pozostałe, to w zależności też w jaki sposób współpracujemy z klientem i wiem, że mówię
zależności, czy to zależy, wiedziałam, że ktoś mi zwrócił gdzieś tam słusznie uwagę, natomiast to dlatego zależy, ponieważ mamy projekty, w których współpracujemy wspólnie z klientem i klient uczestniczy w planningu, mamy wspólnie z klientem review, czyli demo, sprintu, więc, a mamy też takie zespoły, w których po prostu te eventy nie mają racji bytu i to też jest ok, bo ja jestem akurat osobą, która nie lubi robić spotkań sztuka dla sztuki, czyli nieważne, czy potrzebujemy tego spotkania, czy nie, to po prostu je zróbmy. Nawet kiedyś miałam taką ciekawą dyskusję z klientem, który powiedział, że no ja, Ania, uważam, że każde spotkanie powinno się odbyć i być zaplanowane w kalendarzu. Ja mówię, no ale jakbyśmy się mieli spotkać i powiedzieć, że przecież na deli rozmawialiśmy i nie mamy tematów, to mamy się dzwonić po to, żeby powiedzieć i przybić sobie piątkę? No tak. A ja mówię, no nie wydaje mi się, bo deweloper, który pracuje nad danym zagadnieniem, wybijanie go 3 razy dziennie z tego, co robi, może dla nas jako PM-ów, osób zarządzających jest to ok, o tyle uważam, że żeby efektywna praca deweloperów była, to nie zawsze się to sprawdza, więc to też jest takie odpowiednie dopasowanie też do skali zespołu. No nie ma sensu robić nie wiadomo jak wielkiego planningu, kiedy na przykład, nie wiem, pracujemy przykładowo, nie wiem, na jakimś pakiecie godzin i mamy wszystko zaplanowane do przodu. Ale ja osobiście uważam, że ta pielęgnacja i daily, która też bazuje na tym, że faktycznie z perspektywy project managera i zespołu wiemy, gdzie jesteśmy w projekcie, wiemy, jakie możemy mieć ryzyka, o których też wspominałam wcześniej, czy ktoś ewentualnie potrzebuje jakiejś pomocy, to jest coś, co idę. I powiedziałabym o retrospektywie, ale uważam, że ta retrospektywa może mieć różną formę. Ja na przykład, jak byłam project managerem, stosowałam sobie piątkowe kawy, czyli na pół godziny zdzwanialiśmy się z zespołem. Czasami te rozmowy przechodziły, że rozmawialiśmy o jakichś taskach, a czasami na przykład rozmawialiśmy o tym, kto, nie wiem, na jakim krześle siedzi i w jakie warto zainwestować w dobie pracy zdalnej. A czasami po prostu wychodziły pewne rzeczy, które jakby nie robiąc tego całego eventu retro z tablicą, z co poszło ok, co nie ok, to było też miejsce, w którym ja na przykład byłam w stanie powiedzieć, że na przykład tu była dobra robota, tu zastanówmy się, co poszło nie tak i tak dalej. Więc uważam, że to też, tak jak wspomniałam wcześniej, kiedyś mieliśmy retro, że poszliśmy, wyszliśmy wcześniej z biura i poszliśmy po prostu gdzieś tam na takie spotkanie integracyjne i uważam, że to też jest ważne, ale forma nie musi być taka stricte w tych ramach typowo książkowa. Dokładnie tak. Ja propos książek. Nie. Łukasz, proszę zadać pytanie o książkę. To ja powiem jedną książkę. Właśnie powiedz o nie jedną książkę, bo nawet wczoraj rozmawialiśmy w biurze o jednej książce, czy to był poniedziałek, Ale może powiedz na koniec polecajkę książkową jedną, bo tu są jeszcze pytania, ale już naprawdę nie uda nam się ich gdzieś tam zmieścić w agendzie. Jedna książka i kończymy. Dobra, jedna książka to w związku z tym, że moich dwóch synów gra mocno w piłkę i to jest jedna z moich ulubionych książek, to jest Być liderem Fergusona, czyli osoby, która z perspektywy trenera klubu, który chyba ponad 20-letni, ponad 25 lat, pokazuje bardzo mocno, nie śmiej się Łukasz, bardzo mocno nadstawia w kontekście budowania zespołu, podejścia do ludzi. Wiecie, to była też osoba, której zdarzyło się, nie wiem, rzucić puszką coli o ścianę i ta cola rozrosła się na pozostałych, więc jakby temperamentem bardzo mi ta osoba przypodobała się. Ale nie wiem, to jest jedna książka, która mi tak zapadła w pamięć, jak miałabym wymieniać, bo na liście mam jeszcze kilka innych, ale tak jak ty, Kasia, zaproponowałaś, to możemy po prostu zrobić taką listę. Takie, które mi po prostu zapadły w pamięć albo z których sobie coś tam wyciągnęłam i gdzieś o nich tego. Ale w ramach trwającego euro to... Ale nie stosujesz słynnych suszarek Fergusona na zespole? Nie, spokojnie. Pytałam, wiesz, czyli, jest, dobrze, ale... czyli uważnie przeczytałaś książkę, bo wiesz, o co chodzi. Tak, zostały... Ja myślę, że to na mogę pozostałe dwa pytania... Kasia, jak byś chciała, bo mam w domu. Dobra, na pozostałe dwa pytania, które są mocno od Pawła i od Kingi. Myślę, że odpowiemy już mailowo. Tak, bo one też wymagają doprecyzowania, a no nie uda nam się tego zrobić. W tym nie momencie. Wiem, czy od Pawła jest różnica między PM-em a delivery managerem, to ja zachęcam też, tak jak mówię, do tego wywiadu. Nie chcę też jakby mówić, bo już chcę, mam naturalnie potrzebę odpowiedzenia na to pytanie, ale z chęcią na nie odpiszę, żeby była ta jasność. Więc myślę, że nawet na naszym ogłoszeniu, które jest wrzucone na naszej stronie, jeżeli chodzi o tą rolę i wymagania, to też tam jest w skrócie zaznaczone. Dokładnie. Widać różnicę. Wystarczy odparzyć dwa porównać, widać różnicę. Więc to już odpowiedz na to ostatnie pytanie, tak nie.
Czy w ramach waszej struktury, tak? O to chodzi? Tak. Organizacyjnie działa PMO? Nie. To było szybkie. Done. To było szybkie. No to co? Oczywiście nagranie jest nagranie jest nagrane, bez sensu powiedziałam. Wideo będzie, jest nagrywane, więc udostępnię je w mailingu, to odpowiadając na Monika twoje pytanie na koniec. Jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki. Tu się na razie zwracam do uczestniczek, uczestników za to, że byliście z nami, poświęciliście te 90 minut, 88 minut swojego czasu i życia, żeby posłuchać rozmowy. Ania, tobie dziękuję bardzo za podzielenie się kawałem doświadczeń, też za kulisową wiedzą i pokazaniem, jak ta niełatwa rola wygląda. Fajne jest to, że słuchać w głosie, że pomimo lat doświadczenia dalej sprawia ci to frajdę. Wydaje mi się, że to jest kluczowe i efekty tego są widoczne. Zarówno po stronie klientów, jak i po stronie naszej organizacyjnej to widać. Łukasz, tobie dziękuję za prowadzenie webinaru. Coś mam jeszcze dodać? Podziękowania do ciebie, Łukasz. Idziemy ustalać tą czekoladę, bo ja nie pamiętam, że jestem tutaj. A ja myślałam, że powiesz, że idziemy ustalać kolejne spotkanie, bo bardzo mi się spodobało. O, to teraz Ania będzie co miesiąc webinar z Anią. Why not? Pomyślimy, poplanujemy. Dobrej końcówki dnia wszystkim życzę, wszystkiego dobrego. Widzimy się, słyszymy za miesiąc przy okazji kolejnego webinaru. Może z Anią, może bez Ani, zobaczymy. Proszę oczekiwać, będziemy tak. Śledźcie nasze social media. Do zobaczenia. Dzięki.